Już jesteś, kochanie. I jak tam? Wyniki w porządku? Tak, wszystko dobrze. Nie dostałam tylko zdjęć USG, bo coś aparat dzisiaj nie działał. I co, spotkałaś tatę? Nie było go tam. Może się minęliśmy i niebawem wróci do domu. Dobrze, kochanie, powinnaś się już szykować. Z tego co pamiętam, Radek będzie po ciebie około 16. Tak, właściwie to idę wziąć tylko szybki prysznic i jedziemy. Dobrze, kochanie, bawcie się. Stary, wszedłem tylnym wyjściem. No, co tam? Były takie korki, że myślałem, że się nie wyrobię. A gdzie masz kwiaty? Oż ty! Zapomniałem o kwiatach! Kuba, ratuj! No cóż, czemu mnie to nie dziwi? Poczekaj, schowaj się tutaj. Majka tutaj nigdy nie wchodzi. Zaraz wrócę. Ale ze mnie nie zdara. Hej, hej, już jestem. Uff, stary, uratowałeś mnie. Majka takie lubi? Musi, nie ma innego wyjścia. Dobra, umówmy się w ten sposób. Ty bądź już tam na miejscu, a ja ją tam zawiozę. Powiem, że utknąłeś w korkach i tak dalej, żeby się niczego nie domyśliła. Dobra, stary, znowu ratujesz mi tyłek. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Gotowe, ale się stresuję. Majka, gotowa? Gotowa, a co, jest już Radek? Nie, ja cię tam zawiozę. Utknął w korku. Wydaje mi się, że tyle ludzi jedzie na ten koncert, że chyba wszyscy utknęli. No dobrze, no to zawieź mnie tak, żebyśmy zdążyli. Jeszcze raz, córciu, baw się dobrze. Pouważajcie na siebie. Ja tam chyba zostanę, żeby byli bezpieczni. Przyda wam się jeszcze aparat do zrobienia pamiątkowych zdjęć z waszą gwiazdą. O tak, mamo, dobrze, że chociaż ty masz łeb na karku. To chodź, Majeczko, jedziemy. Pa! No i co tak tutaj cicho? Gdzie ten koncert? Przecież tu nikogo nie ma. Może się jeszcze nie zebrali, Majka? Spokojnie, poczekajmy na Radka. Coś mi tutaj śmierdzi. Cały czas tkwi w tych korkach? Być może, nie stresuj się. Stresuję się, Kuba, bo muszę ci coś powiedzieć. No, co jest, siostra? Byłam dziś w szpitalu na kontrolnych badaniach. O Boże, i co? Coś z dzieckiem? Nie, bynajmniej nie moim. No to jakim dzieckiem? O czym ty mówisz? Spotkałam w szpitalu tatę. Był tam z Anetą, tą prawniczką. Tą przyjaciółką mamy? Tak, już chyba nie przyjaciółką. Majka, czemu ty jesteś taka tajemnicza? Nic z tego nie rozumiem. Wiesz co, oni chyba mają romans. Mało tego, podsłyszałam rozmowę, jak lekarz potwierdzał jakieś badania genetyczne i z tego, co zrozumiałam, wychodzi na to, że tata jest ojcem córki tej Anety. Ty chyba żartujesz. Majka, na pewno dobrze słyszałaś? Niestety, na pewno. To, że między rodzicami od dłuższego czasu jest źle, to wiedziałem, ale nie spodziewałem się, że to pójdzie aż tak grubo. Mama wie? Nie, no co ty? Nie mówiłam jej nawet, że spotkałam tam tatę. Nie wiem, jak ona to zniesie. Dobrze, Majka, razem zastanowimy się, jak jej to powiedzieć. A teraz uspokój się. To ma być jeden z ładniejszych dni w twoim życiu. Trochę się martwię, że rodzina nam się rozpada, a ja jestem w zaawansowanej ciąży. Kochanie, jestem twoim bratem. Zawsze będę cię wspierał. O, chyba widzę Radka. Chodźmy. Co to za okazja, że on siedzi tam z kwiatami? O czymś zapomniałam? Mamy jakąś rocznicę? Nie wiem. Myślę, że sama powinnaś go zapytać. Majko, jesteś? Jestem. Dlaczego jesteś taka smutna? Ach, później ci opowiem. Co to za okazja? Dla kogo te kwiaty? O czymś nie wiem? Majko, te kwiaty są dla ciebie, a to miejsce zawsze będzie mi się kojarzyć tylko z tobą i z tym, że spotkałem cię tu znowu po latach. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo cię kocham i jesteś miłością mojego życia. Ja też cię bardzo kocham, Radek, i mam nadzieję, że mimo wszystko nam się ułoży. Ułoży się, jeśli się zgodzisz.
Zgodzę? Na co? Majko, ja bardzo bym chciał, żebyś została moją żoną. Proszę, przyjmij ten pierścionek. No Majka, zgódź się! O Boże, czyli nie ma żadnego koncertu. To wszystko było ustawione i zaplanowane. Dokładnie tak. Tak, Majko, ale już się nie doszukuj. Kuba, jak mogłeś nic mi nie powiedzieć? Jak mogłem zepsuć tak wspaniałą niespodziankę? No to jak, Majka, zgodzisz się? Oczywiście, że się zgodzę, Radku, tak się cieszę. Ale piękne kwiaty. I ten pierścionek jest cudowny, taki, jaki sobie wymarzyłam. Tak się cieszę. Chodź, przytul się. Pamiątkowe zdjęcie. I jeszcze jedno. Ale się cieszę. Trochę miałem stresa, że się nie zgodzisz. Zaskoczyłeś mnie bardzo, ale cieszę się i wierzę, że wszystko nam się ułoży, że stworzymy wspaniałą rodzinę razem z naszą dzidzią. Już nie mogę się doczekać, aż pokażę te zdjęcia mamie. To może jedźmy do niej. Mamo, mamo, zobacz! O, kochanie, już po koncercie? Żadnego koncertu nie było. To było wszystko ustawione, mamo. Trochę to moja zasługa. Och, Radku. Mamo, on mi się oświadczył. Tak się cieszę, dzieciaki. Jesteście wspaniałą parą. Jestem pewna, że będziecie razem szczęśliwi. Moje błogosławieństwo już macie. Moje też. Teraz musimy tylko ustalić datę waszego ślubu, pomyśleć, kogo zaprosimy na wesele, jakiego DJ-a, jakie jedzenie i tak dalej. Kuba, nie zapędzaj się, to dopiero oświadczyny. Ale w sumie czemu nie? Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Musimy tylko zastanowić się nad finansami. Tutaj z pewnością wam pomożemy. Porozmawiam też z twoim tatą. Na pewno ma jakieś oszczędności, które chciałby przeznaczyć na ślub swojego syna. Och, tak, już dawno o tym mówił. No widzisz, nie musimy się niczym martwić. Rodzice nam pomogą. To ja będę świadkiem? No jasne, nie wyobrażam sobie, że mógłby to być ktokolwiek inny. Och, już jestem. Jestem taki wściekły. Te korki, przepraszam. A co tutaj się dzieje? O, proszę. Któż to nas zaszczycił swoją obecnością? Zaczynasz ten dom traktować powoli jak hotel. Przepraszam, kochanie. Teraz zwaliło mi się tyle spraw na głowę. Tak, kochanie. Cicho, Majka. Co tutaj się dzieje? Co mnie ominęło? Ominęło cię to, że nasza córka właśnie się zaręczyła i planuje ślub. Ojej, Majko, Radku, gratuluję wam. Przepraszam, miałem ostatnio tyle na głowie. Jestem kompletnie w plecy ze wszystkim, co się dzieje w domu. Powinno być ci wstyd, tato. Kuba, ty też przeciwko mnie? Tato, zastanów się nad swoim zachowaniem. Tracisz całą swoją rodzinę. Dziękuję za gratulacje, tato. Ja również dziękuję. Ach, no tak, dzieci. Jak już emocje opadną, to będziemy musieli troszeczkę porozmawiać. Z pewnością w naszym życiu szykuje się wiele zmian. My już o niektórych rzeczach wiemy, mamo. Jak to? O czym wiecie? Z czymś się wygadałam? Nie, mamo, ale mamy oczy i uszy. Słyszymy i widzimy więcej niż ci się wydaje. Nie chcę psuć tak pięknego dnia, ale chciałabym, żebyście byli świadomi, że nasza rodzina się rozpada. Mamo, nic się nie rozpada. Ja i Kuba będziemy przy tobie zawsze. Teraz już pewnie Radek też. Wiem, jestem wdzięczna, że mam tak cudowne dzieciaki. Tata wszystkich nas zawiódł. Może kiedyś zrozumie, jakie popełnił błędy. Jeśli zrozumie, to będzie już za późno. Ja już nie mam złudzeń.
to małżeństwo jest już fikcją. Mamo, kocham Cię, będziemy Cię zawsze wspierać. A ja będę wspierać Was. No nic, przepraszam, że zepsułam Wam ten dzień. Spokojnie, mamo, zostań z nami. Nie, wiesz co, pójdę się przejść na spacer. Dobra, to ja chyba zadzwonię po wsparcie. Co myślisz o tym, żeby przyjechał mój tato? W sumie to chyba dobry pomysł. On dobrze na nią działa. Niech ją zabierze z tego domu i może niech się trochę rozerwą. Macie rację. A my idziemy świętować, co nie? Tak, mamy ogrom okazji do świętowania. Uff, co to był za dzień? Na szczęście Majka zgodziła się, przyjęła oświadczyny Radka. To oznacza, że niebawem szykuje się ślub i narodziny ich wspólnego dziecka. Jak widzicie, życie jest bardzo przewrotne. Jedni się zaręczają, cieszą się swoją miłością, drudzy się rozstają i myślą o rozwodzie. Tak to już właśnie w życiu bywa. Choroby, rozstania, powroty, miłość. Dużo się dzieje, a my koniecznie musimy śledzić losy naszych bohaterów. Jesteście ciekawi, co wydarzy się w kolejnym odcinku? To koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia!